Jeszcze jest KM Zastar Zielona Góra. Jesteśmy już po rozgrywkach Cebla. Znaczy się, wy jesteście już. Szóste miejsce w Europejskiej Lidze Młodzieżowej to dobry wynik, ale ja bym chciał, żebyście się przedstawili i powiedzieli, co wam dały te rozgrywki, bo rozegraliście w nich 19 spotkań, tak? Co wam, co wniosły te rozgrywki do waszego rozwoju, proszę. To tak, jestem Kuba. Tak jak Zii powiedział, zajęliśmy szóste miejsce na Cejblu. Myślę, że te rozgrywki dały nam dużo, dużo takiego poznania, że jak się gra w Czechach, jak się gra w innych krajach, że też nie zawsze każdy faul jest gwizdnięty przez sędziego i dużo tutaj pozwalają na grę. Na kontakt. A ty jak tutaj oceniasz poziom tego turnieju, jak ci się grało, który mecz był do ciebie najtrudniejszy, w którym najlepiej zagrałeś? Przedstaw się. Dzień dobry, jestem Wojtek. Najlepiej grałem w pierwszym meczu. Wtedy nie wiem, co się stało, jak tak dobrze grałem. A najgorszy to mi wypadł drugi, bo wszedłem chyba na 5 minut i 0 punktów zdobyłem. A powiedzcie mi, waszym zdaniem, bo byliście w trzech miastach, gdzie organizacyjnie turniej wypadł najfajniej i zakwaterowanie, logistyka, wszystko? Chyba trzeci Cejbl. Trzeci to był Brandys, a mi się najbardziej akurat ten finał podoba. Za niedługo Rocznik 2009 grał u was w finał Cebla, z nimi przyjedzie, to jest przed samymi świętami. Czy ktoś z was się łapie do 2009? Remis. Ja w tamtym sezonie byłem na finałach z Rocznikiem 2009, obecnie tylko trenuję, ale nie gram z nimi meczy. No to pewnie przyjedziesz jeszcze na nieoficjalne Mistrzostwa Polski. Na nieoficjalne Mistrzostwa Polski przyjedziesz do Radomia. A co wam trener przekazał w szatni, bo dosyć długo jeszcze teraz byli. No nie udało się wygrać, ale co trener pan Czapla wam przekazał? Przekazał nam to, że od następnego tygodnia przestaje być zabawa i będziemy cały czas robili w kółko to samo, aż do zżygania i że po prostu ten, kto chce, to niech przyjdzie za tydzień w poniedziałek na trening, albo niech w ogóle nie przychodzi. Aha. Czyli tak aż dojdziecie do perfekcji. A waszym zdaniem, znacie doskonale swoich kolegów z BCS Skronożary. Za niedługo będziecie razem przyjaciółmi w kadrze lubuskiej. Z tego co wiem, to takie plotki dochodzą, że Lubuskie ma organizować w ogóle dywizję B. Ale nie będzie lekko, bo wiecie, że do dywizji B spadło Dolnośląskie, które jest bardzo mocne w roczniku 2010. I teraz ten. Nie udało mu się zakwalifikować do Mistrzostw Polski, ale macie czas na to, na rozwój. No może na koniec jeszcze o swoich idolach. Czy oglądaliście All Star Game? Komu kibicujecie w Zielonej Górze? Jak myślicie, Zielona Góra, jak daleko zajdzie w Polsce? Kto jest waszym idolem w tym klubie? W Zielonej Górze? Był Koszarek, ale już go nie ma. W tym sezonie mi się wydaje, że osiągnięliśmy ze Stalu i że awansują w tym sezonie do playoffów. A jeśli chodzi o grę, to podoba mi się gra Zasewicza i to w sumie chyba jego najbardziej mi się gra podoba. Za chwileczkę, tutaj jest mecz za nami o trzecie miejsce. Waszym zdaniem Pisek czy trzecie miejsce, czy Brandys? Dobrze mówię? Obydwoje nie mają dwóch dobrych zawodników, więc to będzie ciekawy mecz. A na kogo stawiasz? Stawiam na Pisek, bo są bardziej wychowani. Też mi się wydaje, że Pisek. A pamiętacie, które miejsce zajęli wasi chłopcy w Seblu 15? 15? Czwarte? Ja teraz widzę. W Seblu 15 to było drugie. Właśnie. I jeszcze macie rocznik ten. A jak sądzicie, jakie szanse mają Żary w potyczce z Niemcami? No Żary, mi się wydaje, stawiam na Żary, ale może być ciężko, bo jak z nami przegrali, w sensie nie wchodzili jakimiś dobrymi, ale jak z nami przegrali 9, a... Wygrali. No wygrali, a to jest Decin, tak? A Hakro, no to oni po prostu, mi się wydaje, że mogą to wygrać, ale stawiam na... Fajnie by było, jakby Polska zdobyła złoto. Mi się wydaje, że to będzie mecz na styku, lecz po
po zaciętym meczu wygrają żarem. Chyba tak chcesz zapunktować do trenera, żeby cię do kadry elbuskiej potem. Nie, naprawdę, myślę, że żary. Po prostu mają więcej, mają szerszy skład i jakby wydaje mi się, że... Ja wam dziękuję, możecie teraz pozdrowić swoje dziewczyny, koleżanki z klasy, rodziców, czy kogo tam chcecie i powiedzieć o swoich marzeniach na przyszłość, proszę. Pozdrawiam Kingę. Pozdrawiam Kingę. Moim marzeniem jest zostać koszykarzem, nawet w Zastalu. I pozdrawiam mamę, tatę i brata. Pozdrawiam rodziców, babcię, ciocię, wujka i tak jak kolega chciałbym zostać w przyszłości koszykarzem zawodowym. Jestem Piotrek, pozdrawiam mamę, tatę, siostrę, brata. Brata, a już powiedziałem, psa i starego psa, który niestety zdechnął i Zibiego. Tak. Zdechnął. Dziękuję, do usłyszenia. Możecie pomachać jeszcze na to.